Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to jest pierwszy vlog po bardzo długiej przerwie, przynajmniej dla mnie była bardzo długa, bo publikowałem filmy praktycznie co kilka dni, a teraz miesiąc bez niczego. Jak widzicie, jakość obrazu, mam nadzieję, się znacznie poprawiła. Co do mikrofonu, to jeszcze nie jestem pewny. Wcześniej używałem pokładowego, teraz jest przypięty Rode, także mam nadzieję, że nie będę musiał nic tutaj kombinować z dopinkami, więc to wszystko idzie jakby przez aparat. Tak będzie łatwiej, szybciej i przyjemniej. Więc powiem Wam na początku o tym, czym jest ten vlog, do czego będzie dotyczył, gdyż to jest nowa całkowicie seria. Tamte wszystkie serie spychamy na bok, tak żeby już odciąć się całkowicie od takiego, można powiedzieć, bardzo amatorskiego podejścia. Teraz będzie taki vlog troszkę nowoczesny, może połączony z jakimiś innymi rzeczami. Więc vlog będzie mocno gitarowy. Mam na myśli tutaj, że będzie zawsze jakaś lekcja. Drobny wycinek, może to być, nie wiem, lick, może to być riff, może to być jakiś tam problem malutki techniczny, jakiś problem artykulacyjny. Także w ramach tych vlogów zawsze będziecie mogli się nauczyć czegoś małego, co pchnie wasze granie na delikatnie wyższy poziom, czyli takie krakersy gitarowe. Oprócz tego będę mówił, czyli wymądrzał się, opowiadał wam o różnych rzeczach. Vlogi będą regularnie, co 2-3 dni. I oprócz tego jeszcze w harmonogramie, wiadomo, gałkologia raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu, i lekcje kręcone, które będą znacznie dłuższe, znacznie bardziej wyczerpujące, no i takie, które będą wymagały posiedzenia dłuższy czas. Vlogi są jednostrzałowe, włączacie, dowiadujecie się czegoś nowego, uczycie się tego 15 minut, 30 minut i możecie całkowicie o tym zapomnieć. Także one będą często, będą miały dużą wartość merytoryczną, ale bardzo poszatkowane, jeśli chodzi o wiedzę. Vlogi będą odnośnie teorii, odnośnie riffów, licków, to już co wspominałem wcześniej, także totalny miszmasz dla początkujących i dla zaawansowanych. Jeśli chodzi o streamy, jeszcze na razie jestem na etapie testów nowego sprzętu, mam nadzieję, że jakość będzie fajna, internet tu mam symetryczny, 60 mega na 60, więc nie powinno być żadnych problemów z przesyłem. Harmonogram opublikuję w najbliższym czasie, teraz głównie skupiam się na tym, żeby ogarnąć sobie tutaj mieszkanie, sposób nagrywania, widzicie, mam teraz dwa monitory, profesjonalny sprzęt, zaraz zrobimy może jakiś montaż krótki, oprowadzę Was po pokoju. No i zapraszam Was gorąco na lekcję tutaj do Krakowa. Zaczynam działać bardzo lokalnie, oprócz tego, że możecie się zapisać na Skype'ie i porozmawiać w bardzo fajnej jakości, możecie się zapytać ludzi, którzy już korzystali z moich usług. Wpadnijcie tutaj do mnie, pogramy, pogadamy, nauczę Was czegoś. Zbieram teraz zapisy, od września właściwie ruszy już taki stricte konkretny harmonogram lekcji, ale do tej pory jeszcze w miarę mam luźno pod względem terminu, więc gorąco zapraszam. Jest taka promocja, że jeśli polecicie kogoś, dostajecie lekcję za darmo. W sensie, jeśli mnie polecicie komuś. Zmieniłem całkowicie Patronite'a. Kliknijcie sobie w opis filmu. Tam są wszystkie zmiany. Usunąłem cele, usunąłem progi. Wszyscy, którzy mnie wspierali przez PayPal, anulowałem te subskrypcje. Niektórzy mówią, że to dość odważne zagranie. Ja uważam, że jeśli się Wam podoba to, co robię, to prędzej czy później wejdziecie tam, klikniecie i wesprzecie mnie jakąś kasą. Są przygotowane nagrody za każdy próg finansowania oraz dodatkowe nagrody dla wszystkich patronów, jeśli przekroczymy konkretne cele, na przykład 1000 zeta to jest pakiet, co 1000 zeta w sensie łącznie, to jest pakiet podkładów dla patronów, 2000 miesięcznie łącznie to jest to są zagrywki mojego autorstwa dołączone do tych podkładów, czyli będą taki leak library. 3000 to będzie co miesiąc wypuszczany kurs tylko dla patronów, także zerknijcie, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że rozważycie wsparcie kanału, bo dzięki Wam między innymi to wszystko się tutaj dzieje, no nie? Więc jakby nie Wy, to bym ani nie inwestował w sprzęt, ani bym do tego nie podchodził z sercem, bo kanał jest dla Was przede wszystkim, żeby Was uczyć, żeby Wam pomagać, no i żeby tworzyć fajną atmosferę, fajną społeczność. Na Buzz Rockersach jest już 1700 osób, także jestem bardzo szczęśliwy, że to wszystko się rozwija, wszystko idzie w dobrym kierunku. I to by było na tyle wstępniaka. Kolejne vlogi nie będą takie zagadane, obiecuję. Pokażę Wam teraz, jak zagrać tego maleńczuka. Powiem troszkę o technice hybrid picking, bo tutaj wbrew temu, co w sumie chyba jest w oryginale,
zagrałem to za pomocą kostki i palców. A właściwie jednego palca. Tego. Ok, wydaje mi się, że możemy zacząć od lewej ręki, która tutaj jest w miarę prosta, oczywista. Sprzedam Wam tylko kilka takich protipów, które się zdecydowanie przydadzą ogólnie przy graniu, czy to akordowym, czy bardziej skomplikowanych rzeczy. Po pierwsze, starajcie się zawsze mieścić palce zaraz przed progiem. Czyli nie tu, nie tu, nie tu, tylko jak najbliżej progu. Tak jakbyście prawie chcieli nacisnąć na próg. Dlaczego? Po pierwsze, wystarczy włożyć niewielką siłę, żeby dźwięk był czysty. Zobaczcie, tutaj Wam pokażę. W tym miejscu pojawia się bardzo nieprzyjemny kiks. Czyli jak to, jak zwał, tak zwał. Także staramy się jak najbardziej dokładać palce jak najbliżej progów. I teraz Wam zagram to. Kolejna rzecz, zawsze myślami wyprzedzamy to, co chcemy zagrać palcami, czyli zobaczcie. Tutaj układ jest w miarę prosty, bo używam dwóch palców. Dokładam trzeci. I w tym miejscu, zamiast tu uderzać drugim, co by było w miarę intuicyjne, używam trzeciego palca, żeby mieć możliwość przeskoczenia pierwszym na dźwięk C tutaj na strunie H. Wszystko jasne. Jeśli chodzi o harmonię, to dla bardziej zaawansowanych, którzy już w miarę ogarniają temat akordów, no to tutaj mamy po prostu A-mol, C, G i F. Co do kciuka, no to przy takim prostym riffie jest to obojętne, możecie go wystawić, możecie go schować. Jeśli chodzi o wartości rytmiczne, to są one równe, są to szesnastki, posłuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. W tabach będziecie mieli rozpisane wartości rytmiczne. Ok, przejdźmy teraz do prawej ręki, czyli do mięska. Ogólnie można to zagrać palcami. Ale ja zdecydowanie bardziej preferuję technikę hybrydowego kostkowania, hybrid picking. Jak zobaczcie, normalnie palcami mamy kciuka i trzy palce, czasem czwarty, ale bardzo rzadko stosowany. O tyle w hybrydowym kostkowaniu mamy kciuka jako kostkę i trzy palce te. Więc powiedzmy... Żeby nie zmieniać tematu muzycznego, wygląda to tak, że szarpię kostką palec, kostka, palec, kostka, palec. Używam środkowego palca. I teraz zobaczcie ten riff. Polecam zrobić sobie tylko sam początek tego riffu, czyli coś takiego, zobaczcie. Kostka, palec, 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 kostka, palec. No i całość.
warto sobie wyćwiczyć ten riff hybrydowym kostkowaniem, które potem się może przydać do zagrania takich rzeczy. No więc to było na tyle gitarowe gałgany, gitary w dłoń i ćwiczymy. Pamiętajcie, żeby odwiedzić grupę facebookową, zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Spociłem się od tego nagrywania, strasznie gorąco. Dzięki za oglądanie, dzięki za cierpliwość, że tyle czasu poczekaliście na nowe filmy. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. Będzie tego coraz więcej, coraz częściej, coraz fajniejszych tematów. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do następnego. Cześć!